Witajcie kochani, nazywam się Klaudia i zapraszam Was na kolejne dekorady. Niektórzy z Was pewnie będą zaskoczeni moim nowym wizerunkiem, że tak powiem, dlatego że założyłam czerwony sweterek, postanowiłam się dzisiaj wtopić w tło, tak jak widzicie. I od razu tutaj mówię, że nie zrobiłam tego na złość pani, która prosiła, żebym nagrała chociaż jeden film nie na czerwonym tle, bo źle się jej ogląda. Po prostu zwyczajnie lubię czerwony kolor, jeżeli mam gorszy dzień, to lubię się w tych nim otaczać i nie jest to żadna złośliwość, tylko po prostu takie dla własnego komfortu. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten kolor czerwony, o którym pani wspominała, i ewentualnie oświetlenie dzienne. Oświetlenie mamy takie dosyć dobre. Tutaj lampy specjalne mamy takie do właśnie filmowania. W związku z tym tutaj sugerowałabym, żeby pani ewentualnie sobie tam przestawiła monitorek, dlatego że, no proszę wybaczcie, ale jest pani na razie jedyną osobą, która taki dyskomfort jakiś ma podczas oglądania naszych filmów. Także tutaj taka sugestia, żeby coś tam z monitorem sobie pokombinować. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejny stroik świąteczny, rzecz jasna, na Boże Narodzenie. Kilka osób na ostatnie wszystkie komentarze, zebrało się ich dosyć sporo, dostałam splotu języka. Ale to na skutek tego, że mnie rozśmieszył mąż przed filmem, po prostu zwyczajnie powiedział mi, jak wygląda moja grzywka i powiedział, że teraz jest okej, ale nie wiadomo, jak się długo utrzyma. Ja mam świadomość tego, że pod koniec kręcenia tych filmów moja grzywka wygląda czasami śmiesznie i komicznie, ale miejcie to na uwadze, po prostu mam wilcherek tutaj, z którym sobie średnio radzę. Mniej sobie z nim radzę niż ze stroikami. No, tak więc wracając do rzeczy, chciałabym Wam zaproponować wykonanie stroika, takiego troszeczkę delikatnie przejdźmy ze stylistyki glamour, takiej mocno glamour, która ostatnio była podczas trzech filmów, do takiej stylistyki bardziej naturalnej, ponieważ pojawiło się kilka komentarzy i zapytań o takie właśnie stroiki. Aczkolwiek w tym roku wcale nie planowałam, powiem szczerze, wykonywania takich typowych stroików przaśnych, takich typowo leśnych i tak dalej, z naszych własnych zbiorów lub ewentualnie coś z niczego. Wiem, że jest na to zapotrzebowanie od strony Państwa, natomiast bardzo dużo takich dekoracji pojawiło się u mnie na kanale w ubiegłym sezonie. Także jeżeli macie taki jakiś niedosyt, to bardzo proszę, cofnijcie się do tamtych filmów, bo niektórzy z Was mogą na przykład nie mieć wiedzy. Ci zwłaszcza, którzy tutaj są nowi na naszym kanale. Także cofnijcie się do ubiegłego roku, tam zobaczycie stroiki takie bardziej w stylu przaśnym. W tym roku też coś zrobię, aczkolwiek teraz tak sobie delikatnie, delikatnie przejdziemy. Dzisiaj będziemy robić stroik z kory, co prawda, z szyszek, z mchu, nazbieranego leśnego mchu, nie żadnego tam tak zwanego tego szarpanego, czyli takiego suszonego, z którym macie problem, żeby go gdzieś tam zdobyć w internecie, często pytacie o niego. Dzisiaj normalnie to będzie taki mech leśny, nazbierany, jeszcze jest w lesie dostępny. Ja oczywiście mam osobę, która po niego chodzi, jak tylko poproszę, wedle zasady mówisz i masz. No i dzisiaj poprosiłam i dostałam piękny mech. Tak jak widzicie, mam takie tutaj jego całe kępki. Bardzo fajnie, kępki różnej grubości, różne gatunki mchu, na to nie zważajcie. Każdy rodzaj mchu zda egzamin podczas wykonywania takiej dekoracji. Oprócz tego mam jeszcze korę. Tą korę osoby z ubiegłego roku albo osoby spostrzegawcze dostrzegą już na jednym ze stroików. Na tej korze był wykonywany już stroik komunijny. Stroik dekoracja taka komunijna, która również może być dekoracją całoroczną i jest on taki, tak jak już wtedy zresztą podczas tamtego filmu mówiłam, kora, zobaczcie, z jednej strony pięknie się prezentuje taki płat kory i tak jak widzicie, do takich potrzeb własnych, nie do potrzeb komercyjnych, ten stroik nie będzie do sprzedania, więc do potrzeb własnych wykorzystujemy takie rzeczy kilkukrotnie. Z tej strony na przykład nie ma sensu odmalowywać tego, ze względu na fakt, że tutaj to wszystko będzie i tak przysłonięte. Jeżeli chcecie wyeksponować sobie na przykład i znajdziecie jakiś fajny kształt kory, to jasna sprawa, że od tej strony jakby zewnętrznej, naturalnie zewnętrznej, ta kora się prezentuje znacznie ładniej, prawda? Jest taka bardziej atrakcyjna w swoim wyglądzie. Natomiast no, dzisiaj nie mam możliwości pokazania jej w ten sposób później potencjalnym odbiorcom. Musimy ją zastosować w takiej formie, ponieważ to będzie stroik z latarnią. Do tego, do wykonania stroika jeszcze oprócz kory, oprócz mchu, z naturalnych rzeczy, naturalnie... Niekoniecznie wszystkie naturalnie są dostępne, ponieważ mam przygotowane całe mnóstwo szyszek znaleźnych i to są szyszki większe, szyszki mniejsze, malutkie. Fajnie, żeby były zróżnicowane tak właśnie wielkościowo, dlatego że to nam będzie robiło tutaj później cały efekt. Stworzymy sobie taki swoistego rodzaju taką łączkę, lasek zimowy i od razu zaznaczam, nie będzie tutaj żadnego Jezuska w żłóbku, niczego takiego, nie będzie to żadna szopka. Pomimo tego, że będzie latarnia, będzie to taki bardziej
zimowy, uniwersalny stroik. Natomiast tego typu szyszki, o tych chciałam powiedzieć, jest to naturalny produkt, tak? Dlatego, że wyrósł na drzewie i to i spadł z tego drzewa, ładnie się rozwinął, dlatego że szyszka, jak już jest sucha, to ona się ładnie rozkłada. Szyszki wilgotne, jak znajdziecie gdzieś tam, to możecie mieć potem właśnie zaobserwować ten taki efekt. Szyszki wilgotne, one są takie bardziej po prostu jeszcze w całości, natomiast szyszka już taka dobrze wysuszona, ładnie się rozkłada i wtedy prezentuje nam taki kształt choineczki. Ale te szyszki, no nie wiem, czy tak sobie pójdziecie do lasu i znajdziecie akurat taką. Ja ją akurat znalazłam na giełdzie florystycznej. Zakupiłam cały wór i w hurcie te szyszki są bardzo tanie. W detalu myślę, że około 3-4 zł za jedną sztukę takiej szyszki to jest maks, ile zapłacicie. Co jeszcze chcę Wam pokazać? Kilka białych bombek, dlatego że stylistyka tutaj będzie taka bardzo delikatna, zimowa, jak już podkreślałam, więc przygotowałam kilka. Ja to przygotowałam sobie kilkanaście co najmniej tych białych bombek, kilkadziesiąt, aczkolwiek chciałabym tą biel, taką matową biel, różnej wielkości bombeczki w tym kolorze i przełamać tylko i wyłącznie. To nie jest w zasadzie biel, ale tak wygląda pięknie jak metalizowana biel. To kupujemy jako srebro, takie po prostu matowe srebro. Bardzo fajnie się to nam tutaj, myślę, będzie prezentowało jako takie przełamanie, takiej, żeby to nie było, będzie bardzo monotematyczne kolorystycznie, natomiast żeby było właśnie takie złamanie troszeczkę tego połysku, dlatego że nie chcemy dodawać żadnych innych kiczowatych elementów. I tutaj nikogo nie zamierzam obrazić, mówiąc słowo kicz, dlatego że każdy z nas za kicz uważa coś innego. Jedna osoba, oglądając na przykład mnie teraz, powie, ale ma na sobie kiczowaty sweterek na przykład, a inna osoba na przykład o ptaszku, który gdzieś tam brokacony zostanie umocowany na stroiku, wyrazi się, że to jest kiczowate, bo jest oklejone brokatem. W związku z tym każdy z nas to inaczej pojmuje, dlatego że nie uważajcie tutaj, że mam jakieś złe intencje i kogoś próbuję tutaj w żaden sposób, nie chcę nikogo urazić. Wszyscy mamy różne gusta i bardzo dobrze, bo gdybyśmy mieli takie same, to byłoby bardzo nudno. Teraz idziemy trochę w koszty. Do wykonania tego strojka zaproponuję Wam trzy różnego rodzaju spraye. Pierwszy to będzie spray w kolorze białym. To te spraye już polecałam Wam, dlatego że one bardzo szybko schną. I to są takie spraye, które raczej kupujemy w sklepie dla plastików na przykład. Ale jeżeli sobie kupicie na przykład na giełdzie florystycznej innego rodzaju, to po prostu troszeczkę dłużej tylko poczekacie, jak wyschnie. Natomiast to jest spray matowy. Mam też śnieg w sprayu. Zważajcie na to, żeby sobie ewentualnie może jest jakaś tam możliwość spróbowania gdzieś, jak taki spray na przykład się rzeczywiście, jak on się zdaje egzamin pryśnięcia sobie gdzieś tam ewentualnie podczas, zanim go zakupicie, bo są różne jakości naprawdę. No i tutaj mam taką nowość, przynajmniej dla mnie jest to nowość, od jakiegoś czasu jest to dostępne. To jest taki spray, który jest barwnikiem, farbą do mchu. Dlatego ja Wam to pokazuję, ponieważ jeżeli wykonujecie, jesteście miłośnikami na przykład stroików i natury i jeżeli wykonujecie na przykład dużo rzeczy, gdzie używacie tego mchu, a jak zauważyliście, używaliśmy go w strojkach bożonarodzeniowych, w strojkach wielkanocnych i całe mnóstwo jeszcze innych uniwersalnych dekoracji całorocznych również też można robić. Robi się teraz kompozycję na przykład do powieszenia na ścianie, gdzieś tam ja mam na przykład piękną w domu, którą wykonał mój mąż w drewnie, mamy mech na przykład wyłożony i to jest spray do odświeżenia tak jakby koloru tego mchu, ponieważ mój jest troszeczkę ten kolor taki, no mech jest piękny, świeży i tak dalej, ale kolor jest jednak jego troszeczkę taki anemiczny, no nie taki zielony, jakbym sobie życzyła, to właśnie będę się posiłkowała tym sprayem i zobaczycie, jaki będzie później efekt. Ale nie jest, nie sprawia on takiego efektu, że na przykład ten mech się skleja, nic w tym rodzaju. To jest taka farba specjalnie przeznaczona do tego. Jak długo ona się będzie utrzymywała, ten kolor, nie jestem w stanie powiedzieć. Negatywnie raczej na trwałość mchu nie powinna zadziałać. Zawsze dużo mówię, więc dzisiaj sobie też pozwalam. Wymieniam wszystkie artykuły, których tutaj używamy. Wykorzystam kilka gałązek, to są gałązki z winogrona, które się dosyć mocno skręcają jak wyschną, tyle że trzeba też na nie uważać, ponieważ dosyć się też później kruszą, jeżeli są bardzo wyschnięte. I mam kilka gałązek, które są niepomalowane, natomiast resztę gałązek pomalowałam, bo tutaj chcę mieć jakiś taki, zawsze mam zapas. Staram się mieć więcej tych rzeczy, gdyby coś się wyklarowało na przykład innego w zamyśle podczas wykonywania dekoracji. Tak jak widzicie, tutaj mam atrakcyjnie się dosyć prezentuję przez te małe sprężynki, te gałązki winogrona. No i mam jeszcze wierzbę mandżurską, kilka gałązek, również maźniętych białym sprayem.
sobie oko wykuła i kto by Wam pokazywał, jak robić strojki. Tutaj mam maźniętych białym sprayem kilka gałązek wieży mandżurskiej. Być może zostaną wykorzystane, ale nie powiem, że na 100%, tak? Bo różnie może być. Zresztą nieraz widzicie, że dużo tych rzeczy tutaj mam. Sama nie ogarniam ile, a potem niekoniecznie wszystko zostaje, znajduje się w tym, co wykonujemy. Mam też latarnie. I to jest bazowy taki produkt. Latarnie bardzo modne przez ostatni już jakiś dłuższy czas ostatni. I myślę, że prawie w każdym domu pewnie teraz, gdzie kobiety lub mężczyźni przywiązują wagę do takiej estetyki, gdzie wykonuje się właśnie ręcznie, macie taką pasję, wykonujecie jakieś tam strojki, takie rzeczy, gdzie zdobicie domy, to pewnie prawie w każdym domu znajduje się taka latarnia. A jeżeli się nie znajduje, to proponuję zakupić sobie chociaż jedną, bo jest to naprawdę bardzo fajny, ciekawy produkt, który spełnia, no po prostu różną funkcję może spełnić, nie tylko dekoracyjną, nadaje klimatu, można go wykorzystać wielorako, można w tym ułożyć kompozycję kwiatową, można zapalić świece i tak dalej. Jedyna moja uwaga, bardzo ładne są latarnie, tutaj się troszkę mi przygięło, bardzo ładne są latarnie, na przykład drewniane, są przepiękne, ale tam trzeba mieć na uwadze fakt, że są niezwykle niepraktyczne, ponieważ do latarni drewnianej nie możemy włożyć absolutnie świecy palącej się wysokiej, dlatego że o nieszczęście nie problem. One zazwyczaj mają też daszek drewniany i no niestety efekt może być taki, że po prostu się to przypali. Dlatego ja Wam polecam osobiście latarnię, tak jak tutaj mam latarnię metalową. No i przystępujemy do działania. No do latarni wiadomo, że będzie jeszcze potrzebna świeczka. Przystępujemy do działania. Musimy sobie znaleźć, zależy gdzie będziecie chcieli wyeksponować ten strojek. Mój nie będzie mały, dlatego myślę, że raczej się nie znajdzie na stole, choć być może na przykład w takim wolnym dniu, kiedy już gości się nie będziemy spodziewali i potem w tym okresie zimowym sobie gdzieś tam znajdziemy więcej miejsca, żeby go rozstawić, być może tak, może będzie cieszył oko na stole, natomiast nie jest to strój przeznaczony na stół, ponieważ będzie taki dosyć absorbujący miejscowo. Zobaczcie, najpierw musicie sobie przede wszystkim ustawić latarnię. To będzie taka baza, od której musimy zacząć wykonywać naszą dekorację. Ustawić sobie musimy, znaleźć taki punkt, gdzie ona będzie nam się stabilnie trzymała. Ciężko będzie to zrobić, żeby ona totalnie była tak w pionie, tak jak widzicie tutaj. I dlatego korą możemy sobie manewrować, próbować przechylać i tak dalej, aczkolwiek musimy ją czymś zabezpieczyć. Czyli musimy zrobić pod spodem sobie taki na przykład mały wspornik. Możecie to zrobić sobie taki wspornik z filcu, podłożyć jakiś kawałek deseczki, czego tam chcecie. Ja na przykład tutaj z kawałka też takiej kory ułamię po prostu kawałek deseczki i w tym miejscu będzie mi potrzebny ten wsporniczek, więc zostanie on wklejony właśnie na tej wysokości. Już go przyklejam i już mam stabilizację zapewnioną dla swojego strojka, dla swojej latarni. W tym miejscu, żeby mi się to nigdzie nie przesunęło i w to samo miejsce położę, przyklejam to po prostu na gorącym kleju. Natomiast później zawsze da się to, że się tak wyrażę, zamaśklować czymś na tyle, że po prostu nie będzie widoczne. Ustawiamy teraz latarnię i przemyśliwujemy wizualnie, gdzie chcemy umieścić nasze elementy dekoracyjne. Ja to spróbuję tutaj jakoś sobie tak przesunąć, żebyście widzieli, co ja robię, jak zwykle. Jedna z pań mi świetnie doradziła taką podstawę, jakby deskę, tak, do pizzy. Natomiast nie wiem, czy u mnie by się to sprawdziło ze względu na to przekręcanie takie na tej desce do pizzy, ponieważ po pierwsze robię troszeczkę większe gabaryty, natomiast po drugie myślę, że ta deska się dosyć mocno kręci i czasami nie byłaby dla mnie odpowiednio stabilna. Ale okej, spróbuję. Dziękuję Pani serdecznie za doradę. Wszystkie porady mile widziane. Po ustawieniu już sobie tej latarni zaczynamy przyklejać... No i dekorady. Chciały się usunąć, niekoniecznie chciały być na pierwszym miejscu. Przyklejamy sobie plaster mchu. Oczywiście oklejamy, bo tutaj jak widzieliście, kora nie była zbyt ładna od środka. I przyklejamy po prostu sobie mech zupełnie dowolnie. Nie musicie tutaj jakoś specjalnie sobie, powiedzmy, obmyśliwać strategii, gdzieś tam jak to zrobić, w którym miejscu i tak dalej. Ważne, żeby delikatnie obłożyć sobie tą latarenkę, na przykład, żeby nie było widać jej zakończenia. Chyba, że na przykład na podstawie tego strojczka, który ja wykonam, na przykład może Wam przyjdzie do głowy, że chcielibyście to zrobić, żeby na przykład miał
miało taką formę lub inną, to wtedy jak najbardziej tak. Natomiast ja to robię zupełnie na spontana i potem zobaczymy, co z tego wyjdzie i dopiero wykończenie później jakby, zazwyczaj tak wykonuję stroiki, dopiero wykończenie stroika mojego, to już są bardziej przemyślane kwestie. Natomiast tak, zazwyczaj wykonuję właśnie takie bazy przede wszystkim spontanicznie. Wiem na pewno, że nie chcę zasłonić całej białej kory, dlatego że jeżeli bym zasłoniła całą białą korę, to by się mijało zupełnie z celem właśnie wykonywanie tego na korze, nie byłby widoczny ten urok tego drewna pod spodem. Miejsca takie, gdzie na przykład są gdzieś tam niedomalowane, nie są one celowo niedomalowane te miejsca, one zwyczajnie po prostu tak to wyniknęło z faktu, że na przykład było tam jakieś wgłębienie, coś tego typu i ja malując białym sprayem tą korę po prostu zwyczajnie próbowałam dotrzeć na przykład w to miejsce, okazywało się to nie takie proste i no niektóre te miejsca po prostu pozostawiałam takie jakieś te szparki pomiędzy, tak jak widzicie w tych pęknięciach, szparki i tak dalej. Jedynie co na pewno, no to postaram się o jakiś robaczek, nawet z kory wyszedł, widzicie? Mój stroik będzie żywy. Przepraszam, że na waszych oczach został zamordowany, a nie został zamordowany. Nie chciałabym, żeby tutaj komuś sprawić przykrość, dlatego tego robaczka, o, tak wezmę na nożu jakoś, gdzie go tam żyje. To jest dowód na to, że ten robak jeszcze uciekł mi już. No i teraz robak mi gdzieś będzie łaził tutaj po domu, ale nieważne, głównie, że nie został zamordowany na waszych oczach. Słuchajcie, jeżeli przyniesiecie sobie taki mech na przykład gdzieś tam właśnie z lasu, a ten mój jest świeży, dzisiejszy, tak jak wspominałam, to miejcie na uwadze właśnie to, żeby po prostu gdzieś odleżał może sobie chociaż z dzień, na przykład gdzieś tam w takim miejscu, gdzie mogą z niego wyleść to całe robactwo, które sobie tam żyje. Na pewno właśnie nie zostawiam sobie tutaj tych końcówek, bo chcę, żeby latarnia ładnie się wtopiła, żeby ona stanowiła tak jakby integralną część stroika, żeby nie wyglądała, chociaż latarnię nie przyklejałam, jak zauważyliście, żeby stanowiła integralną część stroika, żeby nie wyglądało to tak, jakby po prostu latarnia nagle została postawiona tak jakby na środku stroika i nie wiadomo, co ona tam robi. Ona jest tutaj ładnie wkomponowana i tak ma być. Nieregularne końcówki również powodują takie dodatkowy, taki efekt fajne wrażenie robią. W międzyczasie tutaj przyklejając sobie ten mech, chcę powiedzieć, że zapytywały dwie panie o takie, przy okazji ostatniego tego stroika, który miał być wazon szklany, miał być otoczony girlandą z jedliny. W rezultacie okazało się, że powstało coś na wzór kaskady. I panie dwie zapytywały właśnie, jak na przykład ma się to w sytuacji, jeśli chodzi o jego stabilność, w sytuacji, kiedy na przykład dzieci są w domu. Jedna też z pań zapytywała, jak dekoracje wykonać, jeżeli są w domu małe dzieci. Otóż, kochani, ja na to pytanie nie jestem wam w stanie tutaj udzielić jakiejś odpowiedniej porady, dlatego że dla mnie, wybaczcie, ale dla mnie, jak w domu są małe dzieci, które są w stanie na przykład taki stroik, powiedzmy, podejść i przewrócić, to po prostu się takich rzeczy nie ustawia. Ja, mając moje dziecko w jakimś tam wieku, do iluś jego lat, przepraszam, podwinę sobie rękawy, będzie mi troszkę sprawniej to szło, do któregoś tam roku jego życia, dopóki wiedziałam, że choinka jeszcze nie jest bezpieczna, że stroiki jeszcze nie są bezpieczne, po prostu na choince wisiały papierowe ozdoby, łańcuchy papierowe jakieś tam, bombki plastikowe, no trudno, trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli mamy dzieci, to myślę, że one wam sprawiają tyle radości, że niekoniecznie muszą was cieszyć na jakieś super piękne, wykonane ozdoby. No nie macie wyboru, kochani. Ja przynajmniej nie jestem na tyle osobą aż kreatywną, żebym potrafiła znaleźć rozwiązanie na wykonanie, załóżmy, jakiejś tam super pięknej dekoracji z bombek szklanych, z wykorzystaniem szklanego flakona wysokiego i tak dalej, ustawionego jeszcze w dodatku gdzieś na podłodze, na tyle, żeby on był stabilny i żeby jakby zapewnić bezpieczeństwo waszym pociechom. Ja proponuję tutaj jednak unikać takich rzeczy. I teraz przechodzimy do tych naszych dużych szyszek. One tutaj, tak jak widzicie, taka wielka szycha, powinna znaleźć się jedna i ona może się znaleźć w dowolnym miejscu, ale tam, gdzie będzie tego miejsca więcej zdecydowanie. Czyli myślę, że tutaj będzie się wizualnie fajnie prezentowała. Ja na ten mech po prostu już przyklejam tą szyszkę bezpośrednio do mchu, dlatego że ona ma nawet taką dosyć stabilną, tutaj jakby ten spód ma stabilny.
przyklejamy ją na gorącym kleju i ten klej dosyć dobrze przyklei się do tego mchu. Tutaj nie ma obaw, dlatego że mech nie był jakiejś grubej takiej warstwy, tutaj nie było. Gdyby się zdarzyło, że macie na przykład taką, że macie na przykład, kochani, zobaczcie, taką szyszkę, która jest aż tak krzywa, że tam jakiś ten czubek taki po prostu ma bardzo mocno wykrzywiony, to wtedy by trzeba było wygrzebać, że tak powiem, dziurkę w muchu i dopiero ją wtedy wklejać. To udało się przykleić, tak dosyć stabilnie stoi, także bez już żadnych więcej kombinacji. I teraz będziemy tworzyć takie swoistego rodzaju taki jakby lasek, czyli gromadnie robimy te rzeczy. Gromadzimy je i one wtedy wyglądają najładniej. Tak samo jak na przykład bombki. Z tej strony, powiedzmy, zrobimy sobie taki malutki stroiczek, formę strojka z bombek. Z tej strony sobie zrobimy szyszek. Natomiast nie może być tak, że z jednej strony szyszki, z drugiej bombki. Nie wiadomo, o co chodzi. Te rzeczy, to wszystko musi ze sobą, i to ulubione słowo pani Ewelinki Bęba, z którą serdecznie pozdrawiam, to wszystko musi ze sobą korespondować odpowiednio. W związku z tym, jeżeli tutaj będą właśnie zgromadzone bombki, tutaj również musi się znaleźć gdzieś jakaś bombka. Jeżeli tutaj będą zgromadzone szyszki, tutaj gdzieś również też musi być szyszka. Musimy pewne rzeczy przemyśliwać, żeby prezentowało się wizualnie ładnie. Natomiast duży element powinien znaleźć się jeden i do tego będzie wyglądał najatrakcyjniej, i do tego dużego elementu teraz dostawiamy sobie takie właśnie mniejsze. Różnica w proporcjach może być bardzo duża, bo na przykład tak jak w lesie, prawda, takie wyobrażenie troszeczkę o lesie. Na przykład stoi rzeczywiście jakaś tam jedna wysoka choinka, a pod nią gdzieś tam sobie rosną małe. To wygląda bardzo atrakcyjnie wizualnie. Zapomniałam teraz o jednej rzeczy, żeby Wam pokazać zastosowanie tego sprayu. To jest rzecz, której nie lubię, ale będę tutaj musiała delikatnie tylko psyknąć, żeby Wam zademonstrować, jak to troszeczkę zmieni kolor. Dosyć mocno musicie roztrzepać taki spray najpierw, tak samo jak roztrzepujemy każdy spray przed zastosowaniem go. Ta kulka w środku powoduje, że po prostu ta farba w środku ładnie nam się łączy i to powinno być robione co najmniej 1,5-2 minuty, jeżeli mamy tyle siły w rękach. Jeżeli nie mamy, prosimy o to małżonka. Ja, jak widzicie, mam siły na sekund 20 i zamieszam się więcej tutaj z tym tarabanić. Gdybym używała go więcej, a chcę Wam tylko delikatnie zademonstrować, wówczas rzeczywiście bym, o tutaj nawet piszę, jak długo trzeba, o 3 minuty. Ten spray nawet trzeba 3 minuty, widzicie, żeby po prostu tam ładnie farba się ze sobą tak jakby ujednoliciła. Te wszystkie składniki. Przepraszam, jakiś mech, zjadam. I tutaj teraz zauważcie, ja delikatnie prysnę. Nie lubię tego robić w domu, bo po prostu będę tutaj zaraz przyczadzona lekko, ale zobaczcie, jak ten mech ładnie zyskuje kolor. Ja nie wiem, czy to będzie widoczne na tym, w trakcie tego filmiku, bo jednak tutaj to, co widzę na żywo, no niekoniecznie przenosi się na później, ta kolorystyka nie jest tak intensywna właśnie na filmie. Natomiast nie, wydaje mi się, że tutaj powinniście zauważyć. Powinnam była zrobić to wcześniej troszeczkę, no już trudno, już jest tam ta jedna bombka, także ją ominiemy. Szyszkę jakoś też się udało ominąć. Bombkę chyba bombce na chwileczkę podziękujemy, żeby bombka nie padła ofiarą właśnie tutaj, razem z kawałkiem muchu odejdzie, żeby bombka nie padła ofiarą przymalowania. I ten z powrotem bombka wraca na swoje miejsce. Niewielkim nakładem pracy, więc można sobie na to pozwolić. Ale zobaczcie, mech zyskał zupełnie inną kolorystykę, taką bardziej żywą. O, tutaj niestety padła ofiarą kawałek kory, został przymalowany. No jest to po prostu farba zwyczajnie, także ona nie złapie samego tylko muchu, tylko złapie wszystko, co napotka na swojej drodze. Ale tutaj akurat nie ma problemu, bo przykleimy sobie teraz mech. I być może tutaj w tym miejscu będzie widać. Mogę na chwilkę takie jakby wyostrzenie, zbliżenie poprosić. Zobaczcie, jaka jest różnica w kolorze mchu, który przykleiłam. No on też nie jest brzydki, jest naturalny, ale ładniej będzie się nam prezentował taki bardziej intensywny kolor. I zobaczcie, jaka jest różnica w kolorze tego mchu, który teraz przykleiłam niepomalowany, a tutaj tego pomalowanego. Troszeczkę jest, prawda? Tamten jest taki bardziej żółty.
I ten spray również będzie Wam służył później przez długi, długi czas. Można go przechowywać w jakimś tam w miarę chłodzie oczywiście, nie w zbyt wysokiej temperaturze, wtedy spraye też niszczą się po prostu. Nie są już tak użyteczne i mogą się zważyć, dlatego przechowujcie sobie raczej takie rzeczy właśnie w niskich temperaturach i będziecie później mogli to odświeżać, dlatego że jasną sprawą jest, że o ile mech czasami się nie odklei, o ile mech no, będzie wyglądał przyzwoicie, to jednak wyblaknie. I dlatego ten mech możemy sobie właśnie w ten sposób troszeczkę później odświeżać przy pomocy takiego sprayu, który Wam jeszcze po raz, nie wiem, który już poleciłam tutaj, chyba ze 3 razy, ale to nie szkodzi. Co za dużo, niby to niezdrowo, ale jeżeli chodzi o tą kwestię, akurat to jest to zasadne. Zastosujemy sobie tutaj 3 malutkie takie, coraz mniejsze, tak jak widzicie. Broń Boże, żebym tam żałowała tych szyszek, mam ich troszkę w zapasie, ale żeby to jakoś przyzwoicie wyglądało. Tutaj daję sobie 3 szyszki, z drugiej strony najpierw przykleimy sobie tam też 1 szyszkę, zrobimy sobie tam też taki jakby mały zagajnik. Tutaj mamy większy las, z drugiej strony zrobimy sobie taki zagajnik. Ja wiem, że niektórym osobom ten stroik wyda się banalny. Są osoby, które popatrzą na to i powiedzą: Boże, co ona pokazuje? Przecież to jest tak proste w wykonaniu. Ale wierzcie mi, że ja to pokazuję osobom, które niekoniecznie uważają, że jest to proste w wykonaniu i które wzorują się, sugerują się tym, co tutaj wykonujemy. Bo to trzeba mieć na uwadze fakt, że nie każdy w życiu zajmuje się tym samym, kochani. Ja na przykład nie mogłabym być księgową, ktoś inny nie mógłby być dekoratorem, jeszcze ktoś inny na przykład nie mógłby, nie wiem, być przedstawicielem handlowym, bo się po prostu do tego nie nadaje. Dlatego co niektórym z Was wydaje się oczywiste, dla innych już takie oczywiste nie jest. Teraz zastosujemy bombki białe. Białe bombeczki, żeby nawiązać do tej bieli tutaj. I teraz już trochę może tak mniej intensywnie gadania, więcej robienia, żeby nie przedłużać bardzo, bo jeszcze mam do zastosowania, zauważyłam tutaj kilka elementów. I to tutaj jest trójk, że tak powiem, taki według mojej zasady, tak? Czyli takie, które pokazywałam ostatnio, bo bardzo lubiłam sobie, że tak powiem, tą opcję taką właśnie wykonania. Tutaj mam wszystkie, tak jak widzicie, te bombki, wyrobówki, więc może nie będę wydzierała, żeby tutaj na Waszych oczach się krew nie polała, tylko sobie po prostu utnę drucik. Mam te bombki wyrobówki, gdzie musimy się właśnie tego drucika pozbyć. I ta moja ostatnio właśnie ulubiona metoda, która mi daje takie fajne efekty, po prostu mieszania wielkości tych bombek, uzupełnienia tych dziurek między bombkami właśnie, przepraszam, przy pomocy takich mniejszych i coraz bardziej malutkich, aż do takich tych mini bombeczek, czyli tych 10 mm. Te bombeczki 10 mm wyglądają niezwykle urokliwie i one naprawdę zdają egzamin i robią świetną robotę. Ja ten strój przygotuję sobie parę bombek, na chwilkę odwrócę tutaj do siebie ten strojek, bo Wy już wiecie, o co chodzi, w takiej formie przyklejania, a ja jednak muszę mieć możliwość popatrzeć na to, co robię. Oczywiście w międzyczasie mam Wam coś do powiedzenia, bo na przykład nie zadajecie pytań, czyli rozumiem, nic Was nie interesuje, co mnie bardzo cieszy, bo widocznie prowadzę filmy w taki sposób, te warsztaciki nasze tutaj wspólne, w taki sposób, że czujecie się usatysfakcjonowani całą wiedzą, którą posiadacie i o nic nie musicie zapytywać. Aczkolwiek, no, nie powiem, że na siłę chcę kręcić ten filmik o sobie i opowiadać Wam o sobie, ale gdybyście jednak mieli jakieś zapytania, to zadawajcie je, wiecie, bo one się muszą zgromadzić, a póki co 3 filmy powstały i pod żadnym filmem pytania nie było. Oprócz jednego zapytania, gdzie Pani mnie... Pani, przepraszam, nie pamiętam imienia, być może to był nick, proszę wybaczyć. Jedna z Pań mnie zapytała, jak to robię, że nie spadają mi te pierścionki z palców podczas wykonywania tych stroików. Nie jest to tak, że mam je przyklejone na gorącym kleju, ale jakoś tak przywykłam do nich, że wykonuję w nich również na przykład bukiety ślubne i wcale nie ukrywam, że w kilku takich bukietach na przykład ślubnych na pewno mój jeden taki pierścionek, nie jeden, się gdzieś tam znalazł. Także nie jest to tak, że one nie spadają. Jeśli Panie macie ochotę, możecie próbować, musicie sobie gdzieś tam zamówić na rozmiar odpowiedni taki malutki pierścioneczek na te ostatnie palce, dlatego że w gotowcach nigdy nie trafimy na swój wymiar i wtedy będą właśnie nam się gubiły. Natomiast no, to jest moja odpowiedź na to jedyne pytanie, które padło. Po prostu one spadają. Tutaj akurat na filmach mam takiego jakiegoś fuksa, że jeszcze się żadnego nie pozbyłam.
Malutkie bombeczki wklejam też tutaj pomiędzy właśnie te choineczki. Choinki postaram się też, tak jak zauważyliście, kropelka kleju, choinki skleić pomiędzy sobą też, żeby się fajnie trzymały. I z tej strony myślę, że tych bombek nam tutaj z tej strony już zdecydowanie wystarczy. Z drugiej strony też popracujemy troszkę, czyli przykleimy sobie. Jeżeli nie macie ochoty przyklejać, możecie próbować na przykład wkładać w mech na przykład taką... Coś tam założono na podłodze, ale chyba to nie to, o czym myślałam. Myślałam, że po prostu idzie wielki robak z muchu, ale nie idzie. To jakiś śmiecilarz. Możecie wtykać na przykład tym drucikiem w mech, jeżeli uważacie, że się Wam będzie to trzymało i że tego nikt nie będzie ruszał i że będzie to na tyle bezpieczne, że po prostu to nie spadnie. Natomiast ja jednak wolę tutaj się posiłkować klejem. I zaraz Wam pokażę właśnie zastosowanie jakby przemieszania takiego troszeczkę. Myślę, że Wy wiecie, o co chodzi doskonale. Takiego przemieszania właśnie tych bombek z tymi choinkami, żeby to jedno z drugim takie było kompatybilne, żeby jedno do drugiego pasowało, żeby te elementy gdzieś tam się powtarzały. W końcu ma być to stroik. Tutaj już musimy przyciąć. Na samym początku mówiłam o tym kiczu i chciałam Wam pokazać, że przygotowałam. Nie wiem, czy zastosuję, co prawda, ale przygotowałam jeden kiczowaty element. I jest to taka gwiazdka brokacona. Ja przepraszam bardzo, bo ja tego bardzo nie lubię. Takich gwiazdek, na przykład tak troszeczkę na siłę, czasami przyklejanych, bo tak jak wspomniałam już, ten stroiczek na przykład, on nie ma takiego charakteru stricte świątecznego, prawda? On będzie miał taki charakter bardziej zimowy. I dlatego dla mnie na przykład nie jest konieczna tutaj taka gwiazdka, ale wiem, że Wam będzie gdzieś tam brakowało takiego elementu. Więc jeżeli już macie koniecznie ochotę na przykład przykleić sobie tutaj, to raczej odradzałabym klejenie jakichś aniołków, dokładanie bałwanków, bo możemy sobie taki stroik zeszpecić, dlatego że dzięki samym użytym tutaj materiałom już, bo to materiały, jakich używamy do stroików, mają olbrzymie znaczenie, jakby jeżeli chodzi o, jeśli to ma świadczyć o ich jakiś tam, powiedzmy, o naszym guście. Jeżeli ma to świadczyć o naszym guście i używamy materiałów na przykład takich z natury i to nam się podoba, to nie wtrącajmy na przykład nagle właśnie Jezuska w żubku. Tutaj się tak przyczepiłam, absolutnie, broń Boże, nie mam nic przeciwko temu, jestem katoliczką i tutaj mnie to nie, jakby nie razi, ale uważam, że w niektórych miejscach nieładnie to po prostu wygląda. Możemy sobie zepsuć efekt stroika, a wcale te święta niczemu tutaj jakby żadnego uszczerbku nie będzie, jeżeli w pięknym stroiku nie będzie właśnie takiego żubka. A o żubku mówię, ponieważ ostatnio miałam okazję widzieć gdzieś taki stroik, gdzieś tam mi się przewinął na jakimś zdjęciu i niekoniecznie bym doradzała akurat takie rozwiązanie. Jeszcze te dwie malutkie bombeczki. Już będę kończyła swoje mówienie, dlatego że, chociaż nie wiem, czy tak skończę to swoje mówienie, dlatego że teraz przejdziemy do przyklejania gałązek. A musimy je sobie odpowiednio też zagospodarować, żeby się fajnie prezentowały. Może z tej strony tutaj jeszcze jakaś taka bombka z tyłu, żeby nie wydawało się ten tył, strojka taki... Nie, tam nie będzie bombki. Tam będzie jakaś taka troszeczkę wyższa szyszka. Także tak jak mówiłam, widzicie, to troszeczkę spontanicznie to wszystko nam się tutaj układa. Troszkę takiej wyobraźni, trochę smaku naszego własnego, który tutaj musimy zastosować zdecydowanie, ale to wszystko na spontana układamy. Nie wiemy, w którym miejscu to się będzie dobrze prezentowało. W związku z tym nie jesteśmy na przykład w stanie przewidzieć, że w tym miejscu dokładnie, dlatego ja Wam na przykład nie powiem, że 20 cm od na przykład latarni przyklejcie bombkę, a 15 cm od latarni w lewą stronę czy prawą przyklejcie na przykład szyszkę. To tutaj musicie sami użyć własnej wyobraźni, własnego gustu i jakoś próbować to wszystko razem ze sobą do kupy pozbierać. Teraz, żeby za bardzo nie poszaleć ze śniegiem w sprayu, żeby ten śnieg w sprayu nie poszedł nam na gałązki, tam już nie trzeba tego, zastosujemy go tutaj na szyszki. Ja, przepraszam za postukanie znowu, ale nie ma wyboru, tego się nie da wcześniej przygotować. Ja nie chciałam, żeby te szyszki były przymalowane sprayem na biało, dlatego że dokonałam takiej próby, ale jednak ten spray mi zbyt mocno prysnął tutaj na... Natomiast śnieg nam da bardzo fajny efekt, spróbuję najpierw na małej. Zobaczcie, widzicie? Tak zróbmy, tylko to nie całe pryskacie. Na zasadzie takie, że dopadniecie tego sprayu i już cała musi być spryskana. Nie, zróbmy to tak miejscami, na przykład o. Jak jest śnieżyca, to z jednej strony zawiewa, prawda? Tutaj również, delikatnie tylko, delikatnie śniegiem.
delikatnie śniegiem. Możemy pozwolić sobie na to, żeby gdzieś tutaj tym śniegiem troszeczkę taki akcencik, o, na bombki nawet spadło, nie szkodzi, troszeczkę taki akcencik na mech. No i tyle bieli. I nadaliśmy teraz takiej przymszałej troszeczkę zieleni temu stroiczkowi. Tutaj możemy delikatnie spróbować, ale bardzo delikatnie. Jest to, to już wydaje mi się wystarczająco. I zabieramy się do gałązek. Wydaje mi się, że wierzby mandżurskiej tutaj w ogóle nie użyję, dlatego że nie będzie mi pasowała. Ona mi się tutaj po prostu zwyczajnie nie zmieści. Chciałam pierwotnie wbić wierzbę mandżurską w taki sposób, żeby się tak ładnie rozkładała, chociaż może spróbuję, ale nie wiem, czy mi się to uda. Nie, tutaj wierzba mandżurska nie uda się, ale tutaj będzie odpowiednie właśnie coś bardziej skręconego. Czyli tak jak na przykład ja mam tutaj, tak jak wspomniałam, już te pnącza winogrona. Wy możecie różnego rodzaju takie pnącze zakupić. Tutaj oczywiście kieruję Was i sugeruję giełdę florystyczną, bo na pewno będą zapytania, gdzie to zakupiłam. No właśnie na giełdzie florystycznej, kochani. No tam najbardziej dostępne są te produkty. Wybieramy sobie teraz jedno miejsce, od którego będziemy puszczali te pnącza. Nie możemy nagle jednej gałązki przykleić od tego miejsca, drugiej od tamtego, bo nam się znowu zrobi coś takiego bardzo symetrycznego, a tego nie chcemy. I ponieważ tutaj mamy taką tą większą choinkę, to myślę, że tutaj będzie odpowiednie miejsce pod tą choinką. Czyli tutaj wstrzelimy trochę kleju, żeby ta gałązka nam się dobrze przytrzymała. Chwilę trzeba poczekać, że zanim ją wygniemy dalej, żeby rzeczywiście to się tam przykleiło tak jak należy. Dla wygody mam ten klej pocięty na połówki, także się nie dziwcie, nie kupuję nigdzie takiego. Nie trzeba pytać na przykład o to, czy kupuję taki krótki klej. Nie jest on lepszy w niczym. I od razu tutaj takie właśnie, chciałam również ukrócić takie plotki, jakieś takie insynuacje na temat tego, że można na przykład kupić klej taki na gorąco, który na przykład nie będzie parzył. Słyszałam o takim kleju. Gdzieś ktoś sprzedawał klej, a paradoks jest taki, że zaopatrywał się w miejscu dokładnie w tym, w którym ja się zaopatruję, w ten sam klej. I nie mam takich informacji, że on nie parzy. Parzy. Natomiast mam informację od sprzedawcy właśnie o tej sytuacji, bo sprzedawca słyszał, że ten klej sprzedawany jest drożej, właśnie pod takim hasłem, że on nie parzy. Parzy. Każdy klej na gorąco parzy. Także nie jest to żaden inny klej, tylko jest to dokładnie taki sam klej, jaki i wy kupicie wszędzie. Jeżeli zostaje nam jakiś taki kawałek kleju widoczny, nieładnie widoczny, oczywiście to próbujemy zatuszować tak właśnie tym kawałeczkiem mchu. I teraz, ponieważ to nam się bardzo fajnie skręca, możemy, tylko trzeba uważać, żeby to nam się nie połamało, bo jak już wspominałam, są to dosyć kruche gałązki. Możemy na przykład jedną taką gałązką opleść, tak jak widzicie, latarnię. Tutaj mam jeszcze te dwie gałązki takie, które gdzieś tutaj spróbuję tak jakby bardziej od tyłu, że tak powiem, je rozprowadzić. Od tyłu, żeby nam bardzo nie przysłaniały przodu. I w zasadzie z nimi wiele robić nie trzeba, bo one się fajnie dosyć same układają. Jedynie nasza rola ma polegać na tym, że w odpowiednim miejscu je musimy sobie o tak na przykład przyczepić. I tutaj znowu używamy gorącego kleju. Przyczepiamy sobie takie gałązeczki też pod szyszką. Dołożymy kawałkiem mchu, żeby nie było to widoczne. Jeżeli zaistnieje potrzeba, to znowu możecie użyć na przykład tego sprayu, właśnie tego śniegowego, ale myślę, że tam akurat taki malutki kawałeczek nie będzie raził, nie będzie dawał po oczach. Tutaj mamy troszeczkę, delikatnie dosłownie mamy tych gałązek. One mają wprowadzić taki jakby smaczek, że tak powiem. Absolutnie nie mają one zdominować tego stroika. Nie chcę do tego doprowadzić, dlatego nie wszystkie będą zastosowane. I może zastanawiam się, czy tutaj jeszcze by wprowadzić taką gałązkę. Musicie brać poprawkę na to i wybaczyć mi to zastanawianie się takie dłuższe, ale no, ja niestety tutaj patrzę cały czas z tyłu na to, co wykonuję. Myślę, że zaraz popatrzę teraz w oczy mojemu mężowi, który mi powie, czy tak, czy nie. Nie do końca. Okej, muszę sobie odwrócić z drugą strony teraz. Ja naprawdę mu ufam, on wie, co dobrze wygląda. No i mina, którą mi pokazał, to była odpowiednia mina. To niedobrze wygląda. Musimy sobie tutaj spróbować jakoś pokombinować jeszcze troszeczkę z tymi gałązkami. Zakręcimy je tutaj, żeby się tutaj przytrzymywały na przykład jeszcze o te szyszki z tej strony. O bombki. Tył według mnie może zostać, natomiast tutaj trzeba wprowadzić jeszcze
delikatną gałązkę. No nie chcę, żeby w żaden sposób ten stroik wyglądał jakoś tak śmieciowo, żeby on wyglądał na zasadzie takiej, że co mieliśmy, to daliśmy. Dlatego jednak musimy troszeczkę tej pookręcać. Po prostu te gałązki to miał być taki, wiecie, ekstrawagancki element tego stroika. I chciałabym, żeby był. I dlatego nie chcę z nich zrezygnować. I dlatego uparcie będziemy dążyć do tego, żeby poprowadzić je w taki sposób, żeby się prezentowały atrakcyjnie. Tutaj, żeby za bardzo nam nie przysłaniały całej pozostałej dekoracji, możemy delikatnie sobie albo przyłamać. Możecie też łamać te gałązki. No już trudno. No już jak trzeba, no to trzeba przyłamać. Dobra, możemy ją delikatnie przyłamać. Możemy ją też przykleić tutaj na przykład na tym gorącym kleju. Mogę tam prosić o wyłączenie, bo już mi się klej nagrzał na tyle, że muszę w tej chwili dosyć długo trzymać, żeby mi się to przykleiło. Tutaj na tą naklejam na miejsca, gdzie kleję gorącym klejem i jest to widoczne. Ponownie przyklejam mech. Choinka się trzyma jak trzeba. Tutaj ja teraz ją powyginałam trochę i robię znowu podkładkę pod choinkę. To są takie detale niby. Na przykład choinka wygięta 2 cm w dół może nie mieć dużego znaczenia, ale jeżeli chcecie, żeby to wszystko było takie do perfekcji doprowadzone, to tak jak już wspominałam wcześniej, to co wykonuję tutaj dosyć dużo czasu potem mi zajmuje na przykład jeszcze wykończenie tego. Później po nakręceniu tego filmiku i efekt taki ostateczny, który widzicie, takiego stroiczka, to jest efekt, gdzie ja wprowadzam taki lifting jeszcze jego robię, że tak powiem, później po nakręceniu tego filmu i dopiero później zdjęcie wrzucam, to wejściowe zdjęcie i na fanpage'a te realizacje również wrzucam dopiero, jeżeli już to jest tak według mnie wykonane tak, jak powinno być. Dlatego możecie się sugerować z tym, co tutaj robimy, to są takie podpowiedzi. Natomiast resztę już sobie później dopracowujecie we własnym zakresie, tak żeby zadowoliło to, zaspokoiło tutaj Wasze jakby potrzeby na takie estetyczne, fajne wrażenia. Wydaje mi się, że teraz już się zrobiło to w miarę, ale do końca tak jakby jeszcze nie jestem usatysfakcjonowana, muszę powiedzieć. Ten pałąk w tej latarni wydaje mi się tutaj wcale niekonieczny i ta latarnia nie straci na uroku naprawdę, jak ten pałąk zdejmiemy. I teraz w latarnię wkładamy świecę. W tą latarnię, ponieważ jest szklana wysoka, możemy pozwolić sobie na włożenie takiej dużej świecy. Będzie bardzo fajnie wyglądała, będzie się dosyć długo paliła, ale też chciałam Wam pokazać, jak wielki urok mają świece, które już są trochę przypalone. Mają swój urok, dlatego że jednak takie najfajniejsze dekoracje nam się kojarzą z tym, kiedy na przykład mamy te świece, które się fajnie nie odparowywały, tylko fajnie się paliły, na przykład ten wosk spływał i tworzył takie kaskady i na przykład włożenie takiej świecy również tutaj nie jest żadnym faux pas. To nie jest tak, że wkładamy świecę używaną i to, o Boże, włożyła świecę używaną, to na pewno ją nie stać na nową. To nie o to chodzi, to po prostu to ma być ładnie zrobione. Chciałam zastosować tutaj jakąś kokardkę taką i dlatego przygotowałam sobie taką pod tą kolorystykę, czyli pod brąz, biel w krateczkę, czyli taka bardziej świąteczna już. Natomiast nie będę jej nigdzie tutaj indziej wiązała, tylko zawiążę ją tutaj na tej latarence na górze. I to będzie takie wykończenie. Pokażę Wam od tej strony. Zresztą kokardkę zawsze się najlepiej i tak wiąże, żeby się najładniej prezentowała tak jakby z tyłu. Końcówki są tutaj już akurat przycięte, tutaj tasiemki przycięte są na poskosie, także się nie będzie strzępiła. Poza tym to jest z rypsu tasiemka, także ona się nie strzępi tak jak na przykład tasiemka atłasowa. Kokardka jest w porządku. Tutaj nie dodajemy już żadnej zieleniny, niczego takiego. Latarenka zostaje taka po prostu już jaka zostaje. I no nie wiem, co byście myśleli o tym, żeby przykleić tutaj właśnie tą gwiazdkę, którą przygotowałam. Zobaczcie. No i czy na przykład, ja wiem, że wielu osobom na przykład taka gwiazdka, no nie ma tej gwiazdki, czyli czegoś brakuje. Ale zobaczcie, czy ten stroik, zobaczcie, czy nie wygląda to lepiej bez tej gwiazdki. No chyba, ale zdecydowanie lepiej wygląda, no nie? I wcale nie znaczy, że ten stroik bez gwiazdki nie może stać w święta. Zapalimy sobie teraz świecę. Ogarniemy cały bałagan, który mamy wokół siebie. Delikatnie wszystko spada, ale to nic nie jest ważne. Ważny jest efekt, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, zapalimy sobie świecę.
No i tak wygląda taka pierwsza moja propozycja, taka delikatnego takiego przejścia od tamtej stylistyki srebrno-czarnej, kojarzącej się też z bielą, w taką stylistykę właśnie troszeczkę już przaśną, taką bardziej z naturalnych elementów, stroik z latarnią. Na pewno bym Wam chciała pokazać jeszcze jeden stroik z latarnią, ale to już zupełnie innej stylistyce, gdzie będziemy układać dekoracje takie florystyczne w środku latarni. Nie będzie ona służyła jako latarnia, gdzie stricte zapalamy świece, tylko po prostu jako taki element, jako taki pojemnik, że tak powiem, na ułożenie właśnie kompozycji w środku. Zobaczcie i wypowiedzcie się, czy taka forma stroika się Wam podoba. Oczywiście gałązkami będziecie manewrowali, jak tam uważacie, jakie gałązki będziecie mieli. Będziecie tworzyli według własnego zamysłu. To był mój pomysł na taki stroik, natomiast no, czekam na Wasze realizacje, na wasze opinie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Myślę, że ten film pewnie też znowu trwał dosyć długo i dłużej niż zakładałam, że będzie, ale skoro tak twierdzicie, że nawet 2 godziny możecie mnie słuchać, nie wiem, czy bym dała radę, ale jak będzie trzeba, to się postaram. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy robili stroik w stylistyce troszeczkę takie glamour, łamane przez naturalne elementy w kolorze złotym w każdym bądź razie. Także zachęcam dla wielbicieli złota. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli Wam się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie, dołączajcie do mojego konta. Pozdrawiam i życzę Wam miłego wieczoru.